Witam. Mam dzisiaj do zaprezentowania Behringera Vintage, Behringera Tube Overdrive setkę. Jest to bardzo, bardzo fajna kopia danego efektu Ibaneza Tube Skimmer 9. Różni się ten, że ma ciut więcej środka, a mniej góry. Moim zdaniem, jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to jest bardzo fajny, bardzo fajnie gada sobie z lampą, z moim wzmacniaczem, jako dopałka do Marshalla Gunwar jest świetny. Zaprezentuję tą zabawkę pod wzmacniaczem Regent 100G1 oraz gitarą z Fendersa Stokastra. A, jeszcze jedno. Co tu w ogóle mamy? Bo mamy gałkę od drive'u, tak jakby typ screamerze, tonu i levelu. Będę po kolei prezentował z drive'em i tonem. Co najważniejsze, level tutaj dużą rolę odgrywa, dlatego pozwolę sobie go zostawiać na full rozkręconego, bo wtedy czuć z niego taką rasową lampę. Wiadomo, można sobie go skręcić i czuć na tą lampę. Zachowuje się jak lampa. Ale jeżeli nie przekręcimy, nie zostaje w pozycji środkowej, albo ciut w prawo, to brzmi jak brzmi, ale lepiej sobie wtedy radzi, jak jest trochę bardziej rozkręcony level. Tak więc przechodzimy do testu. Na początek drive, na początek w ogóle czysty kanał. I jedziemy. Teraz pozwolę sobie przekręcić gałkę w prawo na godzinę 15. I teraz na godzinę 9. Ton na godzinę 15. Teraz to na godzinę 9. Tref na godzinę 12. Ton z powrotem na 12. Ton na godzinę 15.
dziewiątą. Drive na godzinę 15, ton na 12. Na godzinę 15. To na godzinę 9. Drive na full. Na godzinę 15. I jeszcze na pod koniec na godzinę 9. Teraz pozwolę sobie zaprezentować, jak on brzmi fajnie jako dopałka. Ustawię sobie go, jak pozwolicie, na ulubionym brzmieniu i Marsza Gunwara. Gaj na 12, co tam jest, czy się nie będę rozpisywał, bo to nie ma znaczenia. Chodzi tylko o pokazanie, jak to brzmi jako dopałka. Na początek gitara z samym Gunwarem. I z dopałką. Teraz jeszcze trochę dodamy drive'u i podciągniemy do godziny 15 ton. Thank you.
tle jeszcze wyłączy, dla porównania, jak to brzmi. Jeszcze raz zapałką. Tak więc sami widzicie, bardzo fajna zabawka za bardzo niską cenę. Jeżeli ktoś potrzebuje kopię Tube Screamera i oczekuje plastycznej dopałki, ewentualnie jakiegoś tak naprawdę crunchu czy lekkiego overdrive'a, ten efekt się do tego nadaje, bo tak jak słyszycie, on nie jest mocny, on jest wyrazisty, selektywny i ciepły. Mam nadzieję, że wam się podobało i to się wam przydało. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam ponownie.